dokąd nas Bóg prowadzi krętymi świata ścieżkami, widząc łzy i cierpienie, na pomoc śpiesznie zdążamy. To my, ludzie polskiego narodu, spod starych strzech piastowych, serca u nas otwarte i tyle pomysłów nowych, siostra i kapłan na straży, świeccy, wrażliwi na ludzkie cierpienie. Ciężkie te czasy dzisiejsze, gdzie zło sieje spustoszenie. Dzieci, uczmy Bożej miłości, to jest ratunek dla świata, to światło i oświata, podziękowanie za dar życia, nowy pokarm duchowy do spożycia naszym obowiązkiem, wychowanie nowych pokoleń, gdzie brat nie zabija brata, wielu na świecie upada, trzeba ich ciągle podnosić. A dziś, w tych trudnych czasach, Matka Najświętszej Kościół o modlitwę wciąż prosi. Więc jedni swym działaniem misyjne dobra rozdają, inni różaniec całują i w modlitwach Kościół wspierają. Szczęść Wam Boże, kochani, w pracy misyjnej na całym świecie. My za Wami podążamy, by zmienić oblicze cierpienia na świecie. Amen. Cóż my wiemy o sobie, gdy tak idziemy drogą, zaspieszeni i każdy w swoją stronę. A tam może wśród nocy ktoś przyzywa pomocy, czyjeś serce gdzieś tłumie zagubione. Na pomoc, na ratunek człowiekowi, czy słyszysz, ktoś woła SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie, na pomoc, na ratunek SOS. Tak niewiele potrzeba, może tylko uśmiechu, może słowa jednego przyjaznego. Więc się pospiesz, nie zwlekaj, niech na próżno nie czeka, nadaremno nie wzywa ciebie ktoś. Na pomoc, na ratunek człowiekowi, czy słyszysz, ktoś woła SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie, na pomoc, na ratunek SOS. Tak Cię proszę, mój Boże, byś mi serce otworzył, tak szeroko, szeroko, aż bez granic. Daj mi wolność i ciszę, żebym umiał usłyszeć i pospieszyć na każde zawołanie. Na pomoc, na ratunek człowiekowi, czy słyszysz, ktoś woła SOS? Na pomoc zgubionemu w samym sobie, na pomoc, na ratunek SOS.